Cześć moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zabieram was na Skopiec. Tak, zabieram was na Skopiec, kolejny szczyt z serii Korona Grup Polski. Jeszcze jedna wielka prośba, kto jeszcze tego nie robi, niech zostawia subskrypcję, łapkę w górę, aby was nie ominęły właśnie między innymi Śnieżka, czy też Rysy, czy też Babia Góra. A więc co, lecimy! A few moments later. Ja dojechałem na parking. Zostawiam samochód i idę na Skopiec. Patrząc na drogowskazy, na to wszystko, to jest zaledwie niecały kilometr, 20 minut. Także chwila, moment i powinienem być na górze. Ponoć tam jest jakiś punkt widokowy, to coś wam pokażę. Bo jako po prostu z tego odcinka za wiele nie będzie. Z racji tego, że szlakiem, którym wychodzę, na wstępie wygląda tak. No i co? No i po prostu zejdę z tego skopca, trzeba się brać do domu. Trochę kilometrów zostało. Nie wiem, czy zajadę na dzisiaj, czy dopiero rano, czy się zatrzymam gdzieś. Czas pokaże. Dobra, nie marudzę, tylko pokazuję wam drogę na Skopiec. No i dochodzimy do przełęczy Komarnickiej, Skopiec, 25 minut. Patrzcie, jakie tutaj buty ten, chyba pogubione. Może ktoś kiedyś zgubił, to już wie gdzie są. Dobra, lecimy. No i na Skopiec idziemy w lewo, Baraniec w prawo. Metr różnicy, ale do Korony Gór Polski zalicza się Skopiec. Także lecimy. Wchodzimy obecnie do lasu. Klimat nastał już zupełnie inny niż tą szeroką ścieżką, ale patrzcie się. Tam jest punkt widokowy, 100 metrów. A tutaj w lewo mamy Skopiec, czyli de facto jesteśmy już na miejscu, więc pierwsze co, idę odhaczyć Skopiec, a następnie idę na punkt widokowy. Tylko widzę, że nie ma chyba pieczątki, czyli zaś będzie szukanie pieczątki. Trudno, jakoś damy radę. A więc co, jak widzicie, kilka minut i jestem na Skopcu. Piąty szczyt na dzisiaj i ostatni, z racji tego, że troszkę drogi jeszcze przede mną. Ok, robię zdjęcie, idę na punkt widokowy i widzimy się za chwilę. 5 minutes later. Tutaj na Skopcu ta pieczątka była troszkę ukryta, ale udało się ją znaleźć, bo w takiej skrzyneczce niepozornej, gdzie po prostu wydawało się, że jej nie ma. Ok, testujemy. I przybijamy. Nawet ładnie się odbiła, także fajnie. No i teraz Korona Gór Polski. Kolejna, gdzie mamy ten Skopiec? Jest na trzecim miejscu. Dobra, udało się przybić, więc to wszystko.
Okej, okay, dobra. Ja byłem właśnie na szczycie, na skopcu. Była tutaj pieczątka. Także póki co na reszcie szczytów nie ma problemu z pieczątkami. Ja idę jeszcze na punkt widokowy. Z racji tego, że był krótki szlak, więc za dużo wam nie mogłem pokazać. Więc chcę po prostu nadrobić tym punktem widokowym, żebyście nacieszyli oko jakimś fajnym widoczkiem. Także zostańcie jeszcze chwilkę, a ja dla was wrzucam przepiękną panoramę. No, a oto i ten punkt widokowy. Myślałem, że będzie coś lepszego, ładniejszego, no ale nie ma co wybrzydzać. Dobra, a więc tak, ja wracam teraz do samochodu na dzisiaj. W dzisiejszym odcinku byłoby to już wszystko. Jeżeli będziecie śledzić mojego Instagrama, który wam się wyświetla tutaj na dole, to na pewno będziecie wiedzieć, który szczyt będzie następny. Dzięki wielkie, że byliście dzisiaj ze mną. Ja dzisiaj zrobiłem znowu 5 szczytów. Kolejno 4 odcinki wstecz plus ten. To jest właśnie z jednego dnia. Dzisiaj lajtowo, mamy godzinę 16. Także z dużym zapasem czasu i no i też sił. Wczoraj zrobiłem przy 5 szczytach 50 tysięcy kroków. Na dzień dzisiejszy mam 26 tysięcy kroków, więc jest to zdecydowanie duża różnica, praktycznie połowa drogi. Ale mimo wszystko i tak jestem mega zadowolony. Więc zmierzam do samochodu, przebieram się i ruszam w trasę do domu. Na sam koniec, do tych, którzy jeszcze tego nie robią, zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. Niech nasza społeczność będzie coraz większa. Niech po prostu te filmy docierają do jak największej ilości osób, które mają zamiar wyruszyć, zacząć zdobywać koronę gór Polski, a którzy jeszcze tego nie robią. Także do usłyszenia niebawem. Hej!